Ratuj Pepo. Nie wrzucaj tych resztek do zwykłego kosza. Resztki warzyw wrzuca się do brązowego. O! Banan! Masz rację, George. Tu się wrzuca skórki po bananach, łupinki cebuli, resztki marchewki i różne inne odpadki z warzyw. Babcia i dziadek będą zadowoleni. Czy babcia i dziadek zjadają łupiny ziemniaków i inne resztki warzyw? Nie, Pepo. To jest do ogródka dziadka. Dzięki temu rośliny lepiej rosną. O! Zawiozę to wszystko po obiedzie. Ojejku! Mama świnka, Pepa i George zabierają resztki warzyw dla dziadka i babci. Jesteśmy! Hora! Baba Inka, tata Inka! Mamy dla ciebie specjalny prezent, dziadku. Resztki warzyw! Fantastycznie! Idealne do ogródka. Czy twój ogródek zjada warzywa? Nie, Pepo. Z tych resztek warzyw powstanie wspaniały kompost. A co to? Pokażę ci. Chodź ze mną. To drewniana skrzynia. Tak, droga Pepo, ale to bardzo sprytna drewniana skrzynka. Od góry wrzucam do niej resztki warzyw, a na dole po jakimś czasie powstaje pożyteczny, wspaniały, żyzny kompost. Jak to się dzieje, dziadku? Czy to magiczna skrzynka? Ho, nie, Pepo. Na to ciężko pracują moi mali przyjaciele. Gdzie? W środku. Spójrz. Okropniaste robale. Oklaniaste obale. Robaczki zamieniają wszystkie resztki w kompost. Dziadku, czy możesz... Biegnij, tato świnko! Uda ci się! Dalej, autobusiku! Uda ci się! Wycieczkowy autobus dojechał do Zamku Wiatrów. Teraz wszyscy mogą cieszyć się piknikiem. Wody! Wody! Jaki piękny, ciepły dzień! Odpoczywamy, a jednocześnie zarabiamy pieniądze. Wody! Wody! Tata świnka dobiegł do supermarketu. Jest zmęczony i bardzo chce mu się pić. Popatrzmy przez teleskop. Chyba widzę tatusia. Teleskop sprawia, że wszystko doskonale widać. Oj, nie biegnie zbyt szybko. Tata świnka dotarł do warsztatu dziadka psa. No, to tyle. Nie pobiegnę dalej. Tata się zatrzymał. Ojej. Chyba ci gorąco. Potrzebujesz czegoś, co cię ochłodzi i doda energii? Weź lodowego lizaka. Bardzo dziękuję, dziadku psie. To miłe. O, osa. Sio, sio, odczep się, mały owadzie. Osa chciałaby spróbować lizaka taty świnki. Nie, nie dam ci, to mój lizak. Tatuś znowu zaczął biec. Bardzo szybko. Hurra! No, zostaw mnie, zostaw! Możesz się zatrzymać, tato świnko. Mamy wystarczającą ilość pieniędzy na naprawę dachu. Tata świnka pozbył się osy. Tata świnka wrócił z pracy do domu. Witam wszystkich. Witaj, tatusiu. Tato świnko, mamy mały problem i... Później, mamo świnko. Muszę teraz biec na mecz. Gdzie jest moja koszulka? Tutaj. Nie żartuj sobie, Pepo. To jakaś sukienka mamusi. Jest różowa. Nie, tatusiu. To twoja koszulka piłkarska. Trochę się zachlapała błotem. Dlatego wypraliśmy ją. No i wszystko się zafarbowało. Przepraszam, tato. Przecież nie mogę założyć różowej koszulki. Czemu nie, tatusiu? Różowy to bardzo ładny kolor. Co sądzisz, George? Nie. George nie lubi różowego. Przyszli przyjaciele tatusia. Pan Byk, pan Królik, pan Kucyk i pan Zebra. Czy tata świnka zagra dzisiaj z nami? Poczekajcie chwileczkę.
Spójrz na drużynę. Potrzebuję białej koszulki. Tatusiu, masz białą koszulkę. Zdejmij tylko marynarkę. Widzisz? Fantastycznie. Dziękuję, Peppo. Witajcie wszyscy. Witaj, tato Świnko. Niezła koszulka. Bardzo elegancka. Dziękuję. Chodźmy, zacznijmy grać. Tak. Gol! Hurra! Tato, całą koszulkę zabrudziłeś błotem. Oczywiście, Peppo. Koszulki piłkarskie muszą być zachlapane błotem.